Witam Was na kanale TJ Guns, ja mam na imię Tomek i troszeczkę inaczej niż zwykle zapraszam Was od razu na strzelanie, a później porozmawiam troszeczkę o historii, o wprowadzeniu tej broni i o właściwie tym egzemplarzu, którego tutaj trzymam w rękach. Jedna uwaga taka troszeczkę do Was wszystkich i taka prośba troszeczkę. Algorytmy YouTube'a są tylko stawione, żeby nie dawać w propozycjach tematów związanych z bronią i tak dalej, więc tylko i wyłącznie od Was zależy, czy mój kanał, czy ta wiedza, którą tutaj chcę Wam przekazać i te naprawdę czasami niesamowite egzemplarze dotrą do większego ogółu ludzi zainteresowanych takimi rzeczami, więc proszę naciśnijcie ten guziczek z napisem share, czy udostępnij, chyba jest tak po polsku, lub polubcie moje wideo. Taka byłaby moja prośba do Was. Zapraszam Was szybciutko na strzelanie i potem zaraz na opis tej broni, również dużo na stole, ok? Witam Was na strzelaniu. Mam tutaj, u nas to się nazywa buba, czyli ktoś po prostu piękny wojskowy karabin przerobił na sportowy. Jednakże było to zrobione w latach 60. Ja tego nie robiłem oczywiście. Nie lubię robić takich rzeczy, więc to już zostało kiedyś zrobione. Jednakże w tamtych czasach uważano, że sztywność lufy jest bardzo ważna i bardzo często ją łączono bardzo mocno z osadą. I tak tutaj też w tym przypadku było zrobione. Nie robiono tak jak teraz jest to w modzie, robić krótszą lufę i na przykład swobodnie pływającą, prawda? I ja to w tej broni zrobiłem. Ktoś tutaj zrobił fajny bedding, to się nazywa po angielsku. Nie pamiętam, jak to jest po polsku. W każdym razie bardzo dobrze spasowany jest szkielet, receiver do osady. Jednakże lufę zrobiłem wolno pływającą. Zrobię 5 strzałów teraz. To są przyrządy właściwie wojskowe, za wyjątkiem tutaj tego Lymana, troszeczkę takiego bardziej sportowego, ale on właściwie bardzo się nie różni od wojskowej wersji. Przyziernik jest tutaj wszystko wojskowe. Tu jest właściwie nawet wykończenie całkowicie wojskowe. Jednakże zrobię tutaj 5 strzałów i sobie zobaczycie, jaki fajny jest ten karabin. Spust tutaj jest też kombinowany, Jägera. Ta broń ma odcięcie magazynkowe, więc ja sobie tutaj będę pojedynczymi strzałami ładował. I zobaczymy, jaka jest grupa z otwartych przyrządów celowniczych z tej broni, ok? Pociski są 147 grainów, typowe wojskowe, nawet surplus chyba nawet. Więc nic takiego specjalnego. Ile ja wystrzeliłem? Nie pamiętam. Lufa w tej broni jest naprawdę wyjątkowo gruba, wiecie? A, odcięcie magazynkowe. Okej, chodźcie, zobaczymy, co postrzelałem tam. Jak widzicie, wcale chyba nie są to takie złe przestrzeliny. To jest z wcześniejszego Mausera. Tutaj jest jeden mój odskok, ale myślę, że cal na 65 metrów z otwartych przyrządów celowniczych to nie jest tak źle. Mam tutaj jeszcze jedną tarczę, z której strzelałem. Do której strzelałem
troszeczkę później. I tutaj troszeczkę się spieszyłem, ale dwa odskoki, ale tutaj mamy cztery. Też w okolicy 1,5 cala z otwartych przyrządów celowniczych ze starymi oczami. No, wiecie co? Ten karabin jest naprawdę genialny. W sumie bardzo, ale to bardzo go lubię. Mimo, że jest po prostu, moim zdaniem jest po prostu zepsuty. No. Zrobić sportową osadę do pięknego wojskowego karabinu to dla mnie jest masakra. Ale kiedyś tak tutaj było w latach 60., że te karabiny były super tanie i po prostu tak robiono. No dziękuję Wam. To na razie tyle ze strzelania z karabinu Springfield 1903A3 w kalibrze Toryot 6, czyli 7.62x63. Do zobaczenia. Jak już się zorientowaliście z filmu ze strzelaniem, ten akurat egzemplarz jest sporterized, po angielsku tak się mówi, czyli po prostu została zmieniona osada na sportową, czyli taką piękną orzechową tutaj osadę sportową. Robiono to w latach 60. Ja bardzo tego nie polecam, nigdy tego samemu nie robię. Po prostu odmawiam takich rzeczy, dlatego że to jest psucie oryginalnej, fajnej broni. Ale od początku, Springfield 1903, tutaj jest odmiana A3, czyli de facto już taka z późnych lat 30. Wprowadzenie tego karabinu po dosyć krótkiej karierze karabinu Krag Jorgensen w armii amerykańskiej, bodajże z 10 lat zaledwie, nastąpiło po wygranej, co prawda, ale okupionej naprawdę dużymi stratami w wojnie z Hiszpanią, gdzie na Kubie, no wygraliśmy, ale ponieśliśmy tutaj naprawdę duże, dosyć duże straty. Armia amerykańska używała broni naprawdę przestarzałej, Kragów używali i używali również starych Springfieldów jednostrzałowych, kiedy Hiszpanie używali super nowoczesnych Mauserów wzór 1893. To miało wszystko miejsce w 1898 roku, wojna z Hiszpanią. Stany Zjednoczone coś takiego miały, prawda? Więc praktycznie Amerykanie momentalnie zaczęli wyciągać wnioski i momentalnie po dosyć krótkiej karierze karabinów Krag Jorgensen w armii amerykańskiej zaczęto, bodajże 10 lat, zaczęto wprowadzać, opracowywać broń właściwie na wzór Mausera 1893, czyli broni zasilanej z magazynka pudełkowego, zasilanego z łódek nabojowych lub na przykład z pakietów. Bo na przykład Krag Jorgensen miał taką uchylne tutaj wieczko, które się ładowało pojedyncze naboje, prawda? Fajny magazynek, świetnie to wszystko działało, ale niestety nie przyspieszało tego ładowania. No i oczywiście było dosyć utrudnione, dlatego że ładujemy pojedynczymi nabojami z ładowników gdzieś tutaj plątających się na boku w stresie i tak dalej bojowym, to na pewno nie przysparzało po prostu prędkości. Więc szybciutko wyciągnięto wnioski z tej wojny. Opracowując właściwie na podstawie Mausera 1893, dokładając elementy z Mausera 1898 i z karabinu Krag Jorgensen. Do tego stopnia był ten karabin Springfield 1903, wprowadzony zresztą w tym roku do uzbrojenia, do tego stopnia był tak podobny do Mausera i nabój użyty w tym karabinie był tak podobny do broni Mausera, że no po prostu firma Mauser, firma niemiecka, pozwała do sądu tutaj Amerykanów, żeby no po prostu no za naruszenie praw patentowych, prawda? Ciągnęło się to oczywiście latami, częściowo zostało zapłacone, chyba jeśli chodzi tylko i wyłącznie o nabój, jeśli o sam karabin, nie pamiętam, ale chyba nie do końca Ameryka się tutaj wywiązała z płatności, dlatego że wybucha pierwsza wojna światowa, no i wszystkie jakieś tego typu rozliczenia zostały oczywiście wstrzymane, no, wiadomo, nie? No a po wojnie, no to sorry. I tak czy siak Niemcy musiały zapłacić reparacje wszystkim dookoła, więc... Także broń używała systemu Mausera, praktycznie dokładnie skopiowanego oczywiście ten
zamek z nieobrotowym pazurem wyciągu, który kontrolował dosyłanie naboju przez całą drogę jego posuwu. Był żywcem skopiowany, oczywiście rygle i tak dalej. Zamek sam również, nabój przede wszystkim. Wydłużono oczywiście łuskę o kilka milimetrów, jednak to był dokładnie ten sam nabój. Nabój zresztą, czyli ten Toriel 6, czyli ten 7,62x63mm, jak się to w Europie go nazywa, odniósł ogromny, ogromny komercyjny sukces. Zresztą używany potem był w karabinie M1 Garand, więc, który był oczywiście też szeroko używany podczas II wojny światowej, wojny koreańskiej, szeroko używany przez państwa wyposażane nawet po II wojnie światowej przez Amerykanów, typu kilka krajów europejskich, nawet Francja, Grecja, Filipiny, we Włochy, Italia w sensie. Więc nabój był naprawdę bardzo szeroko rozpowszechniony i przyjął się niesamowicie fajnie. Jednakże sam karabin Springfield 1903 nie za bardzo się nawojował w I wojnie światowej, dlatego że na początku to był bardzo nowy karabin i armia amerykańska przyjechała tutaj do Europy z karabinami Eddystone 1917, więc trochę słabo, prawda? Później chyba już na koniec I wojny światowej zostały jednostki, były wyposażone w niego, ale nie jestem na 100% pewien. No i tak do lat 30. ten karabin służył w armii amerykańskiej. Jednak w latach 30., po 36 roku karabin M1 Garand zaczął zastępować tą broń w jednostkach wojskowych. Jednak ze względu na intensywność II wojny światowej, na duże straty oczywiście, niedostateczną ilość M1 Garand, podczas wojny na Pacyfiku ta broń była dosyć szeroko używana zamiast karabinów M1 Garand, tak? Później jeszcze w latach 50. w czasie wojny koreańskiej służyły troszeczkę te karabiny na początku wojny wietnamskiej jako karabiny snajperskie i tak dalej. One się jeszcze troszeczkę trzymały w służbie. Mówię o karabinach snajperskich. Jako typowa broń piechoty, no już nie bardzo, prawda? Praktycznie wszystkie armie odchodziły od broni powtarzalnej na rzecz broni samopowtarzalnej lub samoczynnej, samopowtarzalnej, prawda? Pokażę wam teraz na cegłach, pod kominkiem, jak wyglądają szczegóły tego karabinu, w co on jest wyposażony, jak bardzo jest podobny do konstrukcji Mausera, z którego został totalnie zerżnięty. Mam tutaj akurat dokładnie hiszpański Mauser 1893, zresztą produkcji Oviedo, troszeczkę później po tej wojnie w 1926 roku, ale to jest dokładnie taki sam. I Mauser 98, który będzie służył jako dobry przykład właśnie, żeby wam pokazać, jak to wszystko wyglądało, okej? Okay? Ten jest szczególny, ktoś nad nim popracował, okej? Okay? To taka malutka dygresja na sam koniec może tej opowieści. Ktoś nad nim popracował, nad tym dokładnie egzemplarzem, dlatego że dodał mu spus firmy Jaeger, który jest totalnie regulowany. I akurat w tym przypadku jest nastawiona na 800 gramów, okej? Okay? Czyli ktoś starał się dosłownie tarczowy karabin z tego zrobić. Mamy tutaj muszkę typu Lyman, ale założoną po prostu na podstawę muszki normalnej, wojskowej. Praktycznie cała broń jest wykorzystana, cały action, cały lufa i tak dalej jest wykorzystana z wojskowego. Tutaj nic nie zostało zmienione. Nawet lufa jest z 1943 roku z firmy Smith Corona, która produkowała lufę od 1942 roku. Sam receiver jest Remingtona, wszystko składane. Więc, ale broń jest naprawdę super cenna. Zresztą widzieliście na filmie. To taka króciutka dygresja. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko w szczegółach, ok? No jak widzicie, sam karabin jest zbudowany w bardzo podobnej konfiguracji jak Mauser 98, który mamy tutaj, lub Mauser 92. Ja się skłaniam ku temu, znaczy oczywiście na samym początku inspiracją był oczywiście Mauser 93, taki jak mamy tutaj, jednakże wiele elementów zostało bardziej potem przystosowanych jak w Mauserze 98, czyli na przykład napinanie zamka przy otwieraniu go, prawda? Ja wam na razie pokażę, jak wygląda całe wyposażenie tej broni. Może troszeczkę większe zbliżenie zrobimy, okej? Okay?
Zobaczcie. Także akurat w wersji A3 mamy celownik przeziernikowy nastawiony tutaj od 100 do 800 metrów. Ma tutaj nastawę. Jest to bardzo dobry. Wcześniej wykorzystywano celownik tak bardzo podobny jak w Mauserach. Czyli muszka szczerbinka taka typowa jak tutaj. Nie lubiono tego tutaj w Ameryce. Bardziej się skłaniano ku właśnie takiej konfiguracji, jaką mamy tutaj, prawda? Zamek jest wyposażony. To, co by wyglądało jako bezpiecznik tutaj w tym momencie, jest urządzeniem do odcinania magazynka. Wtedy można po prostu ładować broń pojedynczymi nabojami. Okay? Czyli mamy off, czyli magazynek jest wyłączony. I wtedy na przykład nie wybieramy nabojów z magazynka bezpośrednio, tylko możemy ładować pojedynczymi nabojami z góry. No, z różnych względów uważano to za zasadne w tamtym okresie. Zostało to, pokutowało to od lat, od zawsze właściwie. Jak pamiętacie film o Lebelu, który robiłem kiedyś też, również w nim taka rzecz była. Więc no, to jest dosyć powszechne było, prawda? No taka ciekawostka. Jak odetniemy to w drugą stronę, wyłączymy, po prostu magazynek już wtedy nam pozwala wybierać naboje. Magazynek ma tutaj występ, który informuje nas, no, kiedy skończyły nam się naboje. Więc żołnierz w panice nie przeładowuje. Jeżeli mamy to oczywiście wyłączone, to niczego takiego nie ma, ponieważ i tak ładujemy pojedynczo, prawda? Sam zamek. W ogóle tutaj cały celownik jest regulowany w poziomie, w pionie, więc no jest bardzo fajny, prawda? Typowe mamy tutaj dźwignie, bardzo łatwe do odczytania. Oczywiście dla anglojęzycznych użytkowników, czyli ready, czyli strzelamy, safe, czyli zabezpieczony, prawda? Bardzo proste. Rozbieramy ten zamek dokładnie, czyli rozkładamy ten zamek dokładnie tak samo jak w broni typu Mauser. Tyle, że na przykład nie rozbierzemy tego zamka w tym momencie. Musimy po prostu tą dźwignię dać w położenie pośrednie i wtedy możemy wyjąć zamek sam, prawda? Sam zamek, zaraz wam pokażę na przykładzie. Może wiecie co? Odłożymy karabin na razie na bok. Wyjmiemy zamek z Mausera. Również go odłożymy na bok, żeby nie zagracać pola widzenia kamery. Tak jak widać, te zamki są bardzo, ale to bardzo podobne. Damy malutkie zbliżenie może. Czyli co? Wykorzystują. Dokładnie są w tym samym położeniu. Wykorzystują rygle z przodu zamka. Dokładnie tak samo. Dodatkowy rygiel tutaj jest w Springfieldzie z mostkiem, się z prawej strony reguluje w razie ścięcia rygli głównych. Tutaj w Mauserze jest od spodu, prawda? Poza tym wszystko jest bardzo podobne. Rozwiązanie bezpiecznika. Tutaj ten kołnierz jest oczywiście troszeczkę mniejszy w Springfieldzie, ale to nie ma znaczenia. To jest kosmetyczna rzecz po prostu. Jak widzicie, wyciąg. Pazur wyciągu jest praktycznie identyczny. Dokładnie jest zbudowany ten zamek tak samo. Rozbieramy zamek dokładnie tak samo jak w Mauserze. Naciskamy ten przycisk. Tutaj ten bezpiecznik musi być jednak ustawiony w pozycji pośredniej, więc naciskamy ten przycisk i odkręcamy całą głowicę zamka.
Okay. W Mauserze bardzo podobnie. Naciskamy przycisk, odkręcamy całą głowicę zamka. Jak możecie zobaczyć, zamki są naprawdę jeszcze bardziej podobne teraz. Oczywiście tu jest rączka zakrzywiona, tak? Ale właściwie to jest dokładnie to samo. Składamy to na bok, dlatego że jednak pewne różnice są tutaj zastosowane w broni amerykańskiej. Zobaczcie teraz. A, iglica jest dwudzielna. Tą całą tutaj górę można po prostu odłączyć. To jest jak gdyby dwudzielna iglica. Nie jak gdyby, to jest dwudzielna iglica. To jest zastosowane dokładnie w takim samym kształcie w karabinach Krag-Jørgensen. Czyli ta jedna iglica nie jest jednorodna. Jeżeli nam się coś tutaj łamie, po prostu wymieniamy tylko tą końcówkę i good to go. Czy nawet możemy zmieniać długość, nie wymieniając całej po prostu tej iglicy. W Mauserze jest to oczywiście iglica w całości, prawda? I tak to dokładnie jest to samo. Jedyna możliwość w Springfieldzie jest to, że możemy ten zamek naciągnąć drugi raz. O, proszę, zamykamy. Zamek mamy złożony. Możemy po prostu napiąć poprzez odciągnięcie tego bijnika tutaj. W Mauserze no niekoniecznie. Musimy otworzyć ten zamek, jak zresztą widzieliście na strzelaniu. Ok, zaraz wam pokażę, jak to się robi. Włożymy zamek z powrotem do osady, do karabinu. Ok. Dajemy go albo na pojedyncze, albo używamy magazynka, no i odbezpieczamy, strzelamy. Spust jest naprawdę genialny. Jeżeli z różnych powodów nam po prostu nie wystrzeli, możemy spróbować jeszcze raz naciągnąć, nie odryglowując zamka. Jeszcze raz, ok? Może z czasem zrobię z niego oryginalną wersję. Po prostu wystarczy założyć oryginalną osadę do niego i tyle. No. Na razie jakoś nie jest to jakimś moim głównym priorytetem, no ale może z czasem. No i jak widać, broń Springfielda oparta właściwie na broni Mausera. Szczególnie Mauserze 1893 i Mauserze 1898. No jak widzicie, kopiowanie to nie tylko jest przypadłość Polska, jednak Amerykanie mają w tym względzie bardzo duże zasługi, w cudzysłowie. No dziękuję, zapraszam na następne filmy.